Szczepić się czy się nie szczepić? Oto dylemat współczesności. Całą sprawę przemyśleli jaworznicy działacze Platformy Obywatelskiej i jaworznicy Młodzi Demokraci. Szczepić się trzeba, twierdzą bezdyskusyjnie. W sobotę 16 stycznia na Kociej zachęcali do szczepienia i podpowiadali, jak przebrnąć przez kłopoty rejestracji. Tak więc, dlaczego należy się szczepić? Pytamy. No, koronawirus to okropna choroba i widzimy wszyscy, jakie są jej konsekwencje. Siedzimy w domach, wszystko pozamykane, gospodarka kuleje, nie można wyjeżdżać, nie można się spotykać. Jeżeli szczepionka jest antidotum na to dziadostwo, tak, które gdzieś krąży po świecie, no to na pewno warto się zaszczepić. Zorganizowaliśmy tam akcję, ponieważ chcemy, żeby nasi mieszkańcy z Jaworzna zaczęli się szczepić masowo, ponieważ jest to bardzo ważne. Tylko tym sposobem pokonamy tą pandemię, która niszczy wszystko. Zdrowie Polaków, gospodarkę. Tak naprawdę od roku żyjemy w bardzo złym stanie państwa. I druga sprawa, zorganizowaliśmy po to, aby mieszkańcy wiedzieli, jak się szczepić, bo jest to dosyć skomplikowane, szczególnie dla naszych seniorów. Do informacji dla nieprzekonanych. Chorowanie na koronawirusa jest wyjątkowo nieprzyjemne. Ponadto może skutkować licznymi powikłaniami. Każdy inaczej przechodzi. Jako nauczyciel w przedszkolu ani nie straciłam węchu, ani nie straciłam smaku. Nie miałam gorączki, miałam biegunkę z początku, miałam wymioty. Potem miałam bardzo, ale to ogromne bóle w klatce piersiowej i po prostu na plecach. Tak mi się wydawało, że jakbym miała stan zawałowy, a patrząc po rodzinie, mój tata zmarł na zawał kiedyś. Myślałam, że to jest zawał. Po prostu pękały mi, myślałam, że mi serce pęka, a to po prostu płuca. Tata do tej pory choruje. Przeszedł bardzo ciężko tą chorobę i zachęcam właśnie osoby starsze, żeby się zaszczepiły, ponieważ skutki po chorobie są naprawdę ciężkie. Do tej pory ma problem z oddychaniem, do tej pory jest pod tlenem, od 2 dni dopiero jest w domu, a choruje już od października i będzie się to jeszcze trochę ciągło, więc zachęcam mieszkańców starszych, aby się zapisywali, dlatego że nie chciałabym, żeby przechodzili tak ciężko tą chorobę jak mój tata. Dodajmy, że radna Guja w ramach Krajowej Izby Fizjoterapeutów przeszła kurs szczepienia. Będzie więc wspierać służbę zdrowia. Radna Chmielewska wystąpiła z ważnym apelem do rządu. Chciałam zaapelować do rządu przede wszystkim, żeby w pierwszej kolejności szczepione były nauczycielki wychowania przedszkolnego, ponieważ one cały czas pracują. Nie są na zdalnym. I oczywiście wychowawcy ze żłobków, ponieważ to też osoby, które pracują cały czas z dziećmi, a wiemy, że dzieci roznoszą, najczęściej nie chorują. Więc apeluję do rządu. Zaczynajmy szczepienie od nauczycieli wychowania przedszkolnego, od wychowawców żłobków i potem dopiero nauczyciele, którzy są na zdalnym, czyli edukacji wczesnoszkolnej i następni. Dziękuję. Przy okazji zadaliśmy kilkunastu jaworznianom pytanie o to, czy będą się szczepić. Zdecydowana większość rozmówców odpowiedziała twierdząco. Sceptycy mówili, że muszą się zastanowić, ponieważ szczepionka wedle nich nie jest dokładnie zbadana. Pewna pani odparła, że szczepić się nie będzie, bo nie. Mało to przekonujące. Dodajmy, że po szczepieniu organizm na koronawirusa nie zachoruje lub będzie chorował lekko. Jak twierdzą medycy, ten poszczepionkowy dobrostan będzie trwał około 2 lat. Co potem, nie wiadomo. I to jest słaby punkt tej wojny z pandemią.